Emerytury mogą w przyszłym roku wzrosnąć nawet o 2900 zł, jeśli obietnice złożone przez rząd zostaną spełnione. Seniorzy otrzymają 3 dodatkowe wpływy na konta bankowe. Wszystko dzięki waloryzacji oraz 13. i 14. świadczeniu. Emerytury Polaków od wielu lat są tematem burzliwych dyskusji. Wiele osób otrzymuje rekordowe niskie świadczenia, które nie pozwalają na godne życie. Rząd postanowił odpowiedzieć na apele, wprowadzając 13. oraz, być może, 14. Emerytury Polaków wzrosną już wkrótce. Już na początku marca ruszy waloryzacja emerytur. Z rządowego projektu ustawy wynika, że wyniesie co najmniej 50 zł brutto. Świadczenia będą rosnąć procentowo. Szacowany wskaźnik podwyżek ma wynieść 3,84%. Informacje o ostatecznej wysokości zostaną opublikowane w lutym, wraz z danymi na temat inflacji i wzrostu płac. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zapewnia, że seniorzy nie będą zobowiązani do składania dodatkowych wniosków. Podwyżki zostaną naliczone automatycznie. Obecnie trwają urzędowe przygotowania do tych operacji. W kwietniu rozpocznie się wypłacanie 13 emerytur. Dostanie je każdy, bez względu na wysokość pobieranego świadczenia. Z rządowych prognoz wynika, że na konta bankowe Polaków wpłynie 1250 zł brutto. Jedynym warunkiem jest posiadanie prawa do wypłaty świadczenia ustalone na 31 marca 2021 roku. Dodatkowe pieniądze trafią do rąk emerytów, rencistów, osób otrzymujących renty rodzinne, TZW. Matczyne emerytury oraz emerytury nauczycielskie lub rolnicze. Już kilka miesięcy później, w listopadzie, seniorzy mogą otrzymać czternastki. Projekt ustawy ma zostać przyjęty przez Sejm na początku przyszłego roku. Czternasta emerytura wyniesie nawet 1022 zł brutto. Jej realna wysokość będzie proporcjonalna do kwoty świadczenia wypłacanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Osoby, które otrzymują najwyższe emerytury, otrzymają niższe czternastki. Świadczenie trafi do seniorów, których dochód nie przekroczy 2415 zł brutto. Warunkiem jej pozyskania będzie prawo do wypłaty emerytury lub renty ustalane na 31 października.